przyszedł czas na podzielenie się kilkoma sekretami. I chciałam Wam pokazać dzisiaj takie moje rozwiązania, albo rozwiązania, które z kolei ja gdzieś podpatrzyłam, które ułatwiają malowanie, rysowanie. Są to czasami wspomagające jakieś przedmioty, proces twórczy, a czasami używane wręcz do tego procesu. I to są te przedmioty, które nie pochodzą ze sklepów plastycznych i w ogóle nie były przeznaczone, przynajmniej początkowo, do używania przez artystów. I zaczęłam zbierać trochę tych przedmiotów i zbierać, i zbierać, i zbierać. I się okazało dzisiaj, że jest ich całkiem sporo, więc wybrałam tylko około 10 na dziś. Mam nadzieję, że film nie zrobi się strasznie długi, a następne może w przyszłości kiedyś Wam jeszcze pokażę. Starałam się wybrać dzisiaj te przedmioty, których po pierwsze nie kupiłam w sklepie artystycznym, więc nie miały takiego przeznaczenia, a po drugie takie, które nie są zamiennikami innych przyborów artystycznych. Czyli są to takie rzeczy, których funkcja jest zupełnie jakby na nowo odkryta. Przynajmniej w większości z nich, bo parę można powiedzieć, że one rzeczywiście coś tam zastępują. Ja specjalnie nie starałam się ich wyczyścić. One, niektóre są dosyć w kiepskim stanie, jeżeli chodzi o czystość, ale po prostu chciałam, żebyście mieli tą pewność, że są to rzeczy, które ja używam dosyć intensywnie i że są to takie rzeczy, które są bardzo sprawdzone. Oczywiście one są sprawdzone przeze mnie i przydają się mi, ale kto wie, może Wy też się czymś zainspirujecie i może też coś podobnego przysposobicie sobie do swojej własnej twórczości. Więc zacznijmy dzisiaj od tego przedmiotu, który już widzieliście w różnych filmach moich. To jest ten zwykły zielony daszek. On niestety ma smutny kolor i to jest ten daszek, który oglądaliście. Natomiast ja sobie postanowiłam kupić głównie ze względu na to, że robię filmy i że ten zielony rzeczywiście średnio wygląda na tych filmach. Postanowiłam sobie kupić dwa nowe daszki, ale pokażmy najpierw ten stary. To jest daszek, który noszę głównie w pracowni. Jeżeli jestem gdzieś na dworze, jest mocne słońce i ja tam rysuję czy maluję, to wtedy najczęściej używam kapelusza albo najchętniej w ogóle siadam w cieniu i wtedy mogę użyć tylko daszek. Po co ten daszek? To już było pytanie, które gdzieś tam w komentarzach się pojawiło. Ja na nie starałam się odpowiedzieć, ale teraz powiem Wam wszystkim, dlatego że jest to jedna z najważniejszych dla mnie rzeczy, które dzisiaj będą w tym filmie. Daszek, kiedy się go założy, robi taki cień, który pada na tą górną część twarzy i w momencie, kiedy mamy dosyć mocne światło, a ja w pracowni do malowania używam dosyć mocnego światła, to nie jest światło naturalne, dlatego że moje okno jest niewielkie i w złym miejscu, jak na ustawienie mojej pracowni, więc używam sztucznego oświetlenia, to oświetlenie powoduje coś w rodzaju takiej białej mgły przed oczami. To może trochę przesadziłam, to są subtelne różnice, to nie jest tak, że ja nic nie widzę, bo tak mocno to światło wali, ale jeżeli założę ten daszek, to momentalnie ta jasność, ta taka biaława zasłona znika, dlatego że on blokuje jakby bezpośrednie padanie tego światła. I nawet jak zobaczycie w swoim miejscu, nawet bez daszka, tylko wystarczy przyłożyć rękę i do pewnego momentu opuszczać dłoń, to w pewnym momencie widać tą różnicę między taką bardziej jasnawą poświatą, a brakiem tej poświaty. I to jest ważne dlatego, że przeszkadza nam ta poświata jakby od bezpośredniego padania światła, to nawet odbitego światła, to nie musi być takie bezpośrednie słoneczne światło. Ta poświata przeszkadza nam w widzeniu zwłaszcza bardzo ciemnych kolorów. I o wiele lepiej mi przynajmniej maluje się w momencie, kiedy mam daszek, który zasłania mi oczy i blokuje trochę tego światła padającego właśnie z lamp. I dzięki temu po prostu lepiej się widzi. Także polecam wypróbować, można sobie ręką przyłożyć. To może być czapka oczywiście, to nie musi być daszek. Używam daszka w domu dlatego, że nie ma potrzeby chronić głowy przed słońcem, a dzięki temu nie jest tak gorąco w łeb. Więc stąd ten daszek. I ten daszek, już taki dosyć mocno zużyty, nie był oczywiście kupowany w sklepie artystycznym.
To chyba w jakimś takim survivalowym sklepie i to on był nazywany jako daszek strzelecki albo coś takiego. Ja kojarzę z dawnych czasów, że również w drukarniach panowie najczęściej drukarze nosili właśnie jakiegoś rodzaju daszki i podejrzewam, że z tego samego powodu, żeby lepiej te ciemne miejsca widzieć i żeby to światło nam nie przeszkadzało. Także taki daszek polecam albo wypróbować sobie z kapeluszem jakimś, z czapeczką, z daszkiem, rysowanie, malowanie, nawet w pomieszczeniu, zwłaszcza jeżeli macie dosyć mocne światło, które niekoniecznie pada wam prosto w twarz, ale właśnie nawet jeżeli pada trochę z tyłu, trochę z góry, to taki daszek już zablokuje tą najbardziej taką przeszkadzającą część tego światła do naszego patrzenia. Tutaj jest to rzecz, która troszeczkę zastępuje przybory takie, których pewnie część z was używa. To są malutkie ściski stolarskie, kupione w jakimś sklepie budowlanym. I te ściski używam ostatnio coraz częściej, zwłaszcza w pracowni, zamiast żabek. Pokazywałam wam już w poprzednim jednym filmie te żabki, które są z magnesem, ale różnica między tymi dwiema jest taka, że ta ma bardzo szeroką część do przytrzymywania papieru, a ten ścisk ma taką maluteńką część, więc przy papierach do pasteli te żabki i także te czarne, takie, które często się spotyka, one odciskają mi się, zwłaszcza na tym papierze ziarnistym, takim jak pastel mat, czy papier z firmy Sennelier. Te też się troszeczkę odciskają, ale przez to, że to miejsce złapania jest mniejsze i one nie mają aż takiego mocnego ścisku, to jakoś mniej to przeszkadza. A drugą taką rzeczą przy tych żabkach fajną jest to, że jeżeli gdzieś idę, to one rzeczywiście zajmują o wiele mniej miejsca, dlatego że no, są takie szczuplutkie. A w porównaniu z nimi te takie tradycyjne czarne żabki, czy te, o których właśnie mówiłam, te z magnesem, no są dużo większe i o wiele więcej można tych zmieścić i mniej miejsca zajmą niż którekolwiek z tych. I chyba nawet były tańsze niż tamte rzeczy. Jeżeli już jesteśmy przy plenerze i wychodzeniu w plener, to jedna z takich bardzo fajnych rzeczy, zwłaszcza jeżeli idziemy gdzieś, gdzie nie wiemy, gdzie można będzie usiąść, to jest taka podkładka pod pupę, składana. Ona jest z gąbeczki i jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo po złożeniu jej zajmuje niewiele miejsca i pozwala nam usiąść na ziemi, na kamieniu i nie martwić się, że będzie nam zimno albo że będzie nam bardzo niewygodnie. Także polecam to. Ona już jest troszeczkę tutaj zużyta i ten woreczek już jest przybrudzony. Także bardzo często, jeżeli idę gdzieś szkicować, to najczęściej ją z sobą mam. Leciutka i w sumie niewielka. Teraz rzecz z kolei do malowania pastelami, a właściwie do usuwania tego pastelu. To jest gruszka z apteki, służąca do różnych strasznych celów, ale ja używam ją do tego, żeby zdmuchać pastel. Mówiłam wam już w którychś z swoich filmów, że nie należy dmuchać w ten sposób na pastel, dlatego że w tym momencie dużo cząsteczek się odrywa od tej kartki i wtedy jak dmuchniemy, to zaczynamy zasysać ten pastel, więc nie jest to pewnie najzdrowsze, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy z astmą czy takimi innymi rzeczami. Natomiast dzięki tej gruszce można ten strumień powietrza regulować. Ja nie muszę być blisko tego papieru i mogę zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze mogę, kiedy kartka jest przede mną i jest jakby taki osad z pastelu na tej kartce, mogę delikatnie pod takim kątem spowodować, że ten pastel, te luźne cząsteczki pastelu odrywają się i ponieważ nie dmucham mocno, więc spadają w dół. I mogę też tym usunąć pastel w momencie, kiedy przybliżę do powierzchni obrazu tą końcóweczkę i mocno dmuchnę. Wtedy ja siedzę dalej, można założyć taką maseczkę przeciwpyłową
i dmucham, żeby usunąć pastel z bardzo małego obszaru. Ten dmuchnięcie też można troszeczkę regulować, w zależności od tego, jak mocno nacisnę, ale to pozwala właśnie usunąć jakieś niewielkie ilości pastelu, jeżeli na przykład nie chcę użyć pędzla albo zamiast pędzla. Także ta gruszka się fajnie do tego typu rzeczy sprawdza. Kolejna, dosyć banalna rzecz, to jest, to są, bo to dwa tutaj pokazuję, stare noże, takie sztućce do obiadowe. Mówiąc stare, mam na myśli takie, które jeszcze były na tyle sztywne, nie to co dzisiaj, jak kupicie jakieś tanie, że naciśniecie i to się wygnie i w ogóle nie ma sensu. Tak jak widać, ten jeden jest złamany. One przydają się do wielu rzeczy. Można zamiast nich używać na przykład wkrętaka, ale one przez to, że są dosyć cienkie, mają też swoje zalety i ten złamany też się przydaje. Bardzo często używam ich do otwierania różnego rodzaju puszek, niekoniecznie do malowania artystycznego, ale czasami do takiego pokojowego w domu, ale też zwłaszcza tego pękniętego czy tej końcówki używam, kiedy oprawiam obrazy i z tyłu na ramie są takie metalowe języczki, które przytrzymują plecy, które zabezpieczają obraz od tyłu i dzięki temu o wiele łatwiej pod ten języczek wejść i go odgiąć albo potem przygiąć, nie trzeba niszczyć sobie przy tej okazji paznokci, a poza tym można tym poskrobać, podrapać, zrobić dużo różnych rzeczy. Jest to narzędzie, które trudno mi powiedzieć do czego tak dokładnie się przydaje, dlatego że czasami mam potrzebę coś tam zeskrobać i dobra, to użyję tego. Więc jak widać, dosyć mocno zużyte, oblepione nie wiadomo czym, wielokrotnie używane i ten jeden używany, mimo że złamany. Ja go zaczęłam używać dopiero już po tym, jak został złamany. Prawdopodobnie otwierałam słoik i pękł. Teraz taka dosyć oczywista rzecz, którą pewnie znacie, to są właśnie chusteczki nawilżane. Mówię o nich z takim pewnym zastrzeżeniem, dlatego że kiedyś używałam je znacznie częściej, a teraz używam ich rzadziej ze względu na to, że w sumie sam pomysł tych chusteczek jest trochę mało ekologiczny, a ja staram się jednak dbać o to środowisko najbardziej jak umiem. Dlatego często zamiast nich używam po prostu szmatki. I do czego ich używam i dlaczego one są takie dobre dla artysty? Używam ich, kiedy jestem w plenerze, bo oczywiście wtedy ręce mi się pobrudzą bardzo często i no coś trzeba zrobić z tymi rękami, więc one wyczyszczą te dłonie wtedy. Fajne są i właściwie kupuję, jeżeli to tylko te zamykane, dlatego że przez to, że używam ich rzadziej, one bardziej wysychały, jak mają zamknięcie, to dłużej się trzymają. Ale one potrafią też zetrzeć bardzo dużo różnych dziwnych, paskudnych środków. Używałam ich kiedyś, kiedy robiłam odbitki grafik i używałam czegoś w rodzaju farby drukarskiej i do ścierania tej farby drukarskiej czy z rąk, czy z jakiejś powierzchni świetnie się nadawały. Potrafią też zaschniętą fiksatywę zmazać, o wiele lepiej się sprawdzają niż na przykład zwykłe jakieś płyny do przecierania powierzchni. Natomiast w domu, kiedy maluję pastelami, żeby nie używać tych chusteczek, to używam po prostu jakiejś szmatki bawełnianej, to jest resztka jakiejś starej koszulki, namoczonej lekko wodą. Ona teraz jest sucha, ale kiedy ona jest wilgotna i w trakcie malowania bardzo często wycieram o nią ręce po to, żeby nie brudzić sobie tych pasteli, którymi maluję aż tak bardzo. Także te chusteczki, niekoniecznie tej firmy, tylko po prostu tego typu chusteczki polecam, zwłaszcza jeżeli macie jakiś problem z bardzo uciążliwymi do zmycia farbami. Rzecz, którą już pokazywałam, właściwie cały film jest poświęcony temu przedmiotowi malarskiemu, a właściwie rysowniczemu. Jest to patyczek, normalny, zwykły patyczek z jakiejś gałązki, przycięty leciutko pod skosem. Patyczek, który używam do rysunku tuszem, czy teraz na przykład też farbami akwarelowymi w płynie. Bardzo prosta rzecz, zupełnie darmowa, wystarczy pójść sobie na spacer i
przynieść kilka patyczków różnego rodzaju i po prostu wypróbować, który Wam najbardziej pasuje. I tylko nożykiem fajnie go przyciąć tak, jak będzie pasował. Bardzo fajne narzędzie rysownicze i niepowtarzalne, bo w zależności od tego, jaki gruby patyczek weźmiemy, jak go przytniemy, to on będzie miał też troszeczkę inny kształt tej linii, którą nim tworzymy. Taśmy. To są taśmy malarskie i tutaj podam firmę. To są firmy Scotch. I ja najczęściej właśnie tych dwóch taśm używam. Używam ich głównie, oczywiście one nie były kupione w sklepie artystycznym, tylko w budowlanym. Używam ich do przyczepiania papieru do pasteli do mojej deski, dlatego że ten papier jest dużo mniejszy od mojej deski, więc nie mogę żabkami dookoła przyczepić. Więc przyczepiam z jednej strony papier żabkami, a z drugiej strony przyczepiam go tymi taśmami. Robię to w ten sposób, żeby nie tracić jakby tej powierzchni do malowania. Nie przyklejam tej taśmy na wierzch, na papier, tylko odrywam sobie dwa kawałki taśmy i pierwszy z tych kawałków podklejam pod mój papier od tyłu, a drugi z tych kawałków naklejam na krzyż, na niego jakby z góry. I dzięki temu ten drugi papier przykleja mi się do mojej deski, a ten pierwszy kawałek taśmy przykleja mi się do mojego papieru. Więc przyklejają się od tyłu. I to, co często się zdarza, kiedy naklejamy jakiegokolwiek rodzaju taśmy na papier, to jest to, że one zaczynają nam zdzierać ten papier. I często na przykład, jeżeli malujecie akwarelą i sobie obkleicie czy taśmą washi, czy właśnie różnego rodzaju tymi malarskimi taśmami, to jak zdejmujecie te taśmy, to bardzo często jakaś warstwa papieru się przy okazji zdziera. W momencie, kiedy ja podklejam taśmę od tyłu do kartki, więc nawet jeżeli cokolwiek się odrobinę zedrze, to już nie uszkodzę tego mojego papieru, na którym mam obraz. A poza tym drugą taką opcją jest też, jeżeli to jest bardzo delikatny papier, zanim się podklei do papieru, wystarczy przykleić tą taśmę do ubrania i odkleić. I ona przez to, że przez moment miała styczność z ciuchem, zbiera z niego jakieś drobinki, kurz, włoski materiału i jej przyczepność przestaje być taka bardzo, bardzo mocna. Tu są dwie takie taśmy. Ja używam tych taśm Scotcha, dlatego że one dosyć dobrze się odklejają i tak samo dosyć dobrze odklejają się od ściany, jeżeli używacie ich tak, jakie było przeznaczenie, czyli do wyznaczania jakichś krawędzi kolorów na ścianach. I ta fioletowa jest troszeczkę bardziej delikatna niż ta niebieska. Także na razie głównie używam tej, zwłaszcza jeżeli podklejam to od tyłu, bo nie ma problemu, ona wystarczająco dobrze schodzi. Z pastelmatu czasami trzeba uważać i ten kierunek zrywania wziąć odpowiedni, czyli nie od krawędzi, tylko w drugą stronę, ale ta też jest bardzo fajna i myślę, że jak tą zużyję, to wtedy już przerzucę się głównie na tą taką delikatniejszą. Kolejna rzecz, głównie do malowania pastelami, to jest, nie wiem jak to się nazywa w oryginale, oczywiście też ze sklepu budowlanego. To jest taka pianka do ocieplania rur, do izolowania rur. Po co mi to? Do czego to używam? To podpatrzyłam kiedyś w internecie i używam tego do malowania pastelami, a właściwie do rozcierania pasteli. Jak widzieliście na moich filmach, gdzie maluję, ja bardzo rzadko rozcieram pastele. Najczęściej po prostu maluję tak bezpośrednio, twardszym pastelem ewentualnie rozetnę ten bardziej miękki pod spodem, ale bardzo rzadko używam rąk do rozcierania. Kiedyś to robiłam znacznie częściej i wtedy podpatrzyłam właśnie takie czyjeś pomysł na to, jak rozcierać ten pastel. Po pierwsze, żeby nie używać palców, a po drugie, żeby też uzyskiwać ciekawsze sposoby i ciekawszy jakby ślad tego roztarcia. Dlaczego, żeby nie używać palców? Przede wszystkim, no mówi się, że to tam dodaje trochę tego tłuszczu z naszych palców, to myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Największy problem jest wtedy, kiedy chcemy rozcierać coś dosyć mocno na tych papierach
ziarnistych, takich jak pastel mat, a zwłaszcza na takim papierze jak La Carte Sennelier, które mają taką fakturę troszeczkę jak papier ścierny i o ile to rozetrzemy tam troszeczkę odrobinę, to się nic nie dzieje, ale kiedyś, gdy dawno temu miałam taką dużą pracę i całe tło postanowiłam rozcierać tymi paluchami, to uszkodziłam sobie palce na 2-3 dni. Nie było śladu, nie było nic widać, ale po prostu te opuszki palców były tak wrażliwe potem. Najwyraźniej starłam sobie jakąś sporą część skóry i bardzo to było nieprzyjemne uczucie przez kilka dni. A jeżeli używa się takiego narzędzia, to wtedy oczywiście nasze palce się nie niszczą, tylko niszczy się ewentualnie ten kawałeczek pianki. I fajną rzeczą jest też to, że można go przyciąć do takiego kształtu, który będzie nam do tego roztarcia pasował, bo czasami potrzeba nam rozetrzeć jakiś tam kącik oka w portrecie albo jakiś bardzo mały element, a ta pianka jest na tyle elastyczna, a jednocześnie taka sztywna, że można ją przyciąć w bardzo mały kawałek, taki, który będzie nam pasował. Poza tym można ją naciąć w jakieś ząbki, w takie różne rzeczy i uzyskać też dziwne ślady tego roztarcia. Także ilość sposobów, do którego można wykorzystać to przy samym rozcieraniu pasteli jest bardzo duża, a oprócz tego ona przydaje się też do różnych innych rzeczy w stylu obłożenie statywu, żeby był grubszy i tak dalej, i tak dalej. I ostatni przedmiot, zwykła szczoteczka do zębów, to jest pewnie coś, z czym się już spotkaliście. Ja używam takich szczoteczek zwykle na dwa sposoby, albo przy jakiegoś rodzaju takich rękodzielniczych rzeczach, albo kiedy starocie kupuję do wyczyszczenia drobnych elementów, albo do malowania, żeby uzyskać taki efekt rozprysku. Można ten efekt uzyskać też troszeczkę używając pędzla, ale szczoteczka jest znacznie lepsza, dlatego że ma więcej tego włosia i wychodzą trochę inne efekty niż wtedy, kiedy używamy pędzla. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś swoje rozwiązania, których używacie przy rysowaniu, malowaniu, czy w pracowni, czy w terenie? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykorzystuję ten patyczek, to zapraszam was do obejrzenia tego filmu. I na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.